Witajcie moi drodzy w kolejnej trasie pieszo przez Małopolskę. Co prawda może wszyscy sądzili, że będziemy się dzisiaj widzieli w górach. Być może tak też niektórzy przypuszczali po ostatniej trasie na Ciecień, ale niestety warunki na to pogodowe nie zezwalają. Dlatego jedziemy w to, co jest blisko nas i to, co warte do odkrycia. A pojechaliśmy do Jury Krakowsko-Częstochowskiej, a dokładnie okolice Rapsztyna, zwane również rezerwatem Pazurek. Czemu tutaj? Dowiecie się już wkrótce, natomiast chciałem Was przywitać w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Mamy do zrobienia coś ponad 18 km, także zapraszam do tej pięknej przygody. Mówisz skalne miasto, myślisz w Małopolsce Ciężkowice. Mówisz skalne miasto, myślisz na Podkarpaciu Trzątki. Ale oto jesteśmy w rezerwacie Pazurek, utworzonym w 2008 roku, który ma powierzchnię 187,91 hektara i w którym chroni się m.in. właśnie tego typu skalne formacje oraz roślinność, która przy nich się pojawia. Dobra, pokażę Wam dzisiaj plan naszego działania. Jesteśmy tutaj, jak widzicie, przy parkingu. Idziemy tą ścieżką dochodzącą do szlaku zielonego i tego czerwonego, który idzie naokoło rezerwatu Pazurek. To jest około 700 metrów w obie strony, czyli kilometr 400. I potem szlakiem zielonym, częściowo też tą czerwoną kreską, przez Jaroszowiec, tam na górę. Tutaj koło Sanktuarium Matki Bożej, czerwonym szlakiem do Rapsztyna, przez Januszkową Szczelinę i z powrotem. I to jest około 18,3 km. No, taki jest plan na dzisiaj. Może się jeszcze przejdziemy gdzieś tutaj po tych ścieżkach. Tutaj mamy jakąś taką niebieską ścieżkę jeszcze. To są te stołowe góry na północny zachód od Jaroszowca. No i proszę Państwa, 700-metrowy odcinek szlaku niebieskiego, dydaktycznego, który miał nas doprowadzić do tej pętli czerwonej, właśnie związanej z rezerwatem Pazurek, a także szlakiem zielonym, został przeze mnie zrobiony w 4-5 minut, 700 metrów, może mniej, może 3 minuty. Ciekawa sprawa, jeśli chodzi o szlak zielony, ciekawa sprawa, jeśli chodzi o szlak czerwony, w ogóle jeśli chodzi o to miejsce, gdzie my się teraz znajdujemy. Ale o tym będę opowiadał przy następnych tabliczkach. Tabliczek jest w sumie 12 i one opowiadają o tym, co chroni ten park, rezerwat, prawda? Mówimy o ostoi Natura 2000 Jaroszowiec. No i jesteśmy, proszę Państwa, przy pierwszym punkcie, czyli flora lasu bukowego. Takich punktów macie rozmieszczonych na całej tej trasie oznaczonej takim kwadracikiem biało-czerwonym 12. Także mamy właśnie informacje o tym, jakie lasy można tutaj zobaczyć, jakie roślinność możemy tutaj zobaczyć. Mamy także ornitofaunę, czyli związane ptaki z tym konkretnym miejscem. Mamy gatunki, które można uznać za obce albo inwazyjne. Mamy także gatunki rodzime. Gatunki, które tutaj są obce, były sadzone ze względu na to, że nie potrzebowały dużej tolerancji do żyzności gleb, to znaczy po prostu jak się zasadziło, no to one bardzo szybko rosły i nie potrzebowały jakichś nie wiadomo jakich struktur, jeśli chodzi o warunki do tego, żeby rosły, rozmnażały się i rozwijały, więc parę tutaj takich gatunków mamy, jak czeremchę chociażby amerykańską. No i zobaczcie sobie, szlak zielony leciutko odbija w prawo, natomiast nasza droga odbija w lewo i my się właśnie za tą drogą w lewo będziemy udawać. Rezerwat przyrodniczy Pazurek. Możemy tutaj wyróżnić 6 siedlisk przyrodniczych. I są to kwaśne buczyny niżowe, żyzne buczyny górskie, ciepłolubne buczyny storczykowe, grunt subkontynentalny, wapienne ściany skalne ze zbiorowiskami naskalnymi oraz jaworzyny górskie z bardzo rzadką rośliną zwaną języcznikiem. Jak już wiecie, jesteśmy na terenie rezerwatu Pazurek i jak już wiecie, mamy trasę
oznaczoną czerwonymi prostokącikami o długości 5,1 km. 12 przystanków opowiadających o geologii, o przyrodzie, o ochronie, o właśnie tych siedliskach poszczególnych, o tym, jakie ptaki możemy tutaj zobaczyć, jakie zwierzęta możemy również tutaj zobaczyć. Tak jak Wam mówiłem, języcznik zwyczajny to jest najważniejsza roślina z tych związanych właśnie z tymi skałami, które mam za sobą teraz. My zmierzamy oczywiście do Jaroszowca, a najwyższym wzniesieniem, jeśli chodzi o rezerwat Pazurek, są w ogóle skały zubowe. Skały zubowe, które znajdują się teraz za mną, Wy ich teraz nie widzicie, ale zaraz Wam je pokażę. I one są o wysokości 440 metrów nad poziomem. Na wstępie powiem, że film nie zawiera żadnej płatnej promocji, więc to, co teraz robię, to jest tylko moje własne dobre serce i to, że zachwyciła mnie pewna publikacja. Publikacja będąca materiałem edukacyjno-promocyjnym miasta gminy Olkusz i Nadleśnictwa Olkusz, wydana w 2013 roku, opowiadająca o rezerwacie Pazurek oraz okolicach. Możecie się z tej książki dowiedzieć między innymi, to jest ta właśnie książka, Rezerwat Pazurek i okolice, przewodnik po ścieżce dydaktycznej, ale nie tylko chodzi o sam rezerwat, a także chodzi między innymi o Januszkową Górę, o której już parę razy wspominałem, i chodzi również o między innymi Rapsztyn, zamek Rapsztyn, który znajduje się od nas w odległości około 5-6 km w tamtą stronę, czyli na zachód. To właśnie z widzianego teraz przez Państwa publikacji przygotowałem informacje na temat właśnie rezerwatu Pazurek, ścieżki dydaktycznej, którą zmierzamy, a także trzech jeszcze miejscowości, przez które będziemy przechodzić. Bardzo polecam, tania książka, za jedynie 10 zł można taką książkę nabyć na zamku w Rapsztynie. Być może można ją nabyć również gdzieś w Olkuszu, tego nie wiem. Natomiast ja ją nabyłem właśnie na zamku w Rapsztynie, na którym byłem wczoraj. Także zdjęcia, filmy, które będziecie Państwo widzieć w tym filmie dotyczącym właśnie tej naszej trasy, będą również zdjęcia i filmy z wczorajszego oglądania, odwiedzania skończonego, już wyremontowanego zamku w Rapsztynie. No, to jest taka krótka promocja z mojej strony. Warto mieć taką książkę, zaopatrzyć się w nią, ponieważ ten rezerwat Pazurek być może dopiero jest odkrywalny ze względu na to, że rezerwat powstał w 2008 roku, czyli jest dosyć młody, więc może też nie dla wszystkich jest taki znany. Więc warto na przykład po skończeniu zwiedzania w zamku Rapsztyn podjechać ten kawałek właśnie. Mamy przecież tutaj duży parking leśny i mamy bardzo dobrze oznaczone szlak zarówno ścieżki edukacyjnej, jak i tych ścieżek dochodzących. Mamy dwie takie ścieżki dochodzące, półkilometrażową ścieżkę z Jaroszowiec PKP, nią się za chwilę też udamy, a także ścieżkę właśnie do parkingu leśnego, to jest około 700 metrów. No i ta ścieżka okalająca cały ten właśnie rezerwat Pazurek o długości 5,1 km. Zazwyczaj idąca właśnie raczej takimi właśnie spokojnymi ścieżkami, tylko ten jeden kawałek tutaj przy skałach, czy to zubowych, czy potem w Jaworzynki, gdzie też sobie zobaczymy na koniec naszej wycieczki. Zobaczymy, czy tam też jest troszeczkę mocniejsze podejście, takie bardziej górskie, a więc dobre buty za kostkę, trzymające dobre kostkę. No i co? I fajna przygoda, nie trzeba daleko jechać do Skalnego Miasta. Skalne Miasto macie tutaj blisko Olkusza, blisko Krakowa. Thank you.
i witajcie. Właśnie wychodzimy, jak widzicie, za mną jest ta skalna brama, jeśli można byłoby to tak nazwać. Za mną są właśnie zubowe skały. My schodzimy ponownie do szlaku zielonego. I ciekawa rzecz, jeśli chodzi o ten szlak zielony, ja już go wcześniej wspominałem o tym, że tutaj jest pewna ciekawostka. Otóż przed utworzeniem rezerwatu przyrody, czyli przed 2008 rokiem, a byłem tutaj w 2004 roku, szlak czerwony, szlak Orli Gniazd, przebiegał przez rezerwat Pazurek, tak jak dzisiaj szlak zielony łącznikowy, czyli szedł właśnie z Rapsztyna przez Januszkową Górę, przez Januszkową Skałę, przecinał parę razy tą właśnie drogę wojewódzką, która biegnie z Olkusza do Wolbromia i potem tutaj właśnie, tak jak właśnie szlak zielony, na który teraz weszliśmy, trawersował obok zubowych skał i obok właśnie tego terenu, który od 2008 roku nosi miano rezerwatu przyrody Pazurek. I potem już przez Jaroszowiec PKP szedł dalej na północ. Dzisiaj są dwie zmiany, jeśli chodzi o szlak Orli Gniazd. O nich jeszcze opowiem. Natomiast dzisiaj tędy przebiega szlak zielony, łącznikowy, i idzie on z Januszkowej Góry aż właśnie za Jaroszowiec, gdzie łączy się ze szlakiem czerwonym. A więc w tych dwóch miejscach łączy się ze szlakiem Orli Gniazd. Natomiast szlak Orli Gniazd poprowadzony jest nieco inną drogą. My się na chwilę wyłączamy z mówienia. Zobaczcie, jakie piękno naturalnej przyrody mam teraz za sobą. Patrzcie, jakie ładne są formacje skalne.